Dzień dobry, ahoj! Nazywam się Anna Grun i jestem tłumaczką na język polski książki Otwarte Granice Briana Kaplana, która w tym roku ukazała się nakładem wydawnictwa Freedom Publishing oraz Instytutu Misesa. A mówię do Państwa po czesku, ponieważ znajdujemy się na przyłęczy Karpowskiej, która zwana jest po czesku również jako Czerny Kołt. Tuż obok, za moimi plecami, e, znajduje się, znajdują się już Czechy. A my znajdujemy się przy symbolicznym słupku 23 przez 7 na szlaku zielonym, który obecnie znany jest pod nazwą Szlaku Kurierów Solidarności. To tutaj w latach, pod koniec lat 80. XX wieku przerzucono największe ilości materiału politycznego, różnego rodzaju gazet, ale również przerzucono tutaj radiostacje oraz sprzęt poligraficzny czyli taki służący do druku. Zdecydowałam się Państwu opowiedzieć o książce Otwarte granice, dlatego, że między innymi o takich miejscach, choć nie dosłownie, pisze w swojej książce Brian Kaplan. W tej chwili do lądka, zdroju, który został rozsławiony w polskiej popkulturze między innymi przez Stanisława Barreya mamy Nieco ponad 5 km. Jest to wygodna trasa piesza, biegowa. W zasadzie nie wymaga wielkiej kondycji. Można się co najwyżej zaciekło ubrać. Natomiast kiedyś, tak jak wspomniałam wcześniej, przerzucono tutaj ciężki sprzęt poligraficzny i na dodatek nie można było tego zrobić za dnia, tak jak teraz, tylko raczej wymagało to dużych operacji logistycznych. W tej chwili jest to dla mnie kwestia wyboru, czy zrobię krok w przód i z powrotem znajdę się w Polsce, czy krok w bok i przejdę sobie spokojnie e, do Czech. E, Brian Kaplan opowiada w swojej książce o wielu korzyściach płynących z otwartych granic, czyli z takich miejsc, w jakich w tej chwili się znajdujemy. E, Takich miejsc, w których swobodnie spod, można przekraczać granice państwa, nie tylko w celach turystycznych, ale również dlatego, jeżeli zmuszają nas do tego okoliczności i chcemy podjąć e, pracę zarobkową po to, żeby zabezpieczyć e, lepiej naszą rodzinę, naszych bliskich. E, wiele osób niestety. Na świecie zmuszonych jest do podejmowania tak e, dramatycznych decyzji, e, ale te dramatyczne decyzje e, często okazują się dla nich e, dobroczynne, ale również dobroczynne dla krajów, które zdecydują się e, takich imigrantów przyjąć. E, Kaplan pisze m.in. o tym, e, że imigranci to większe wpływy z podatków tak naprawdę dużo mniejsze koszty. A dużo większe korzyści finansowe, wręcz. To też również korzyści dla naszej kultury. Dzięki gościom z zewnątrz jesteśmy bardziej otwarci na inne spojrzenia, na inne perspektywy. Uczymy się nowych języków wreszcie, poznajemy inną kulturę, inną kuchnię. Tylko i wyłącznie dzięki otwartym granicom w tej chwili możemy spokojnie w Polsce zjeść chociażby sobie ramen albo rozkoszować się daniami kuchni koreańskiej. Kaplan pisze nie tylko o korzyściach z płynących z imigracji, ale też ustosunkowuje się do obaw, które mają uh, jej przeciwnicy. Uh, tutaj wspomnę tylko o dwóch. Uh, między innymi o obawie o wzroście przestępczości uh, związanej z otwarciem granic i z wpłynięciem uh, osób obcego pochodzenia. Tymczasem okazuje się, że współczynnik e, osób osadzonych w więzieniu e, na tysiąc mieszkańców wśród e, obywateli naturalizowanych, czyli takich, którzy uzyskali obywatelstwo nie z tytułu prawa e, ziemi czy też prawa krwi, ale uzyskali obywatelstwo, obywatelstwo danego kraju dopiero w życiu dorosłym. Jest pięciokrotnie mniejszy niż analogiczny współczynnik rodzinnych mieszkańców osadzonych w więzieniu. Zatem wygląda na to, że imigranci popełniają o wiele mniej przestępstw niż nasi sąsiedzi, niż ci, którzy nas otaczają i którzy, których znamy i możemy się z nimi posługiwać e, tym samym językiem. Skoro mówimy o języku, to bardzo często wielu z nas obawia się, że imigranci będą się powoli asymilowali, a będą powoli uczyli się języka. A tymczasem dane pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Już 80% dzieci w pierwszym pokoleniu, a nawet 90% dzieci w pierwszym pokoleniu mówi biegle w języku angielskim, bo są to oczywiście dane dla Stanów Zjednoczonych. A mowa tutaj o dzieciach pochodzących z kultur językowo tak odmiennych jak kultura latynoamerykańska czy dzieci azjatyckiego pochodzenia. Bardzo zachęcam Państwa do nabycia tej książki i przeczytania. Mam nadzieję, że. Yy... Tych, którzy mieli dotychczas wątpliwości co do otwartych granic, przekona ono do tego, jak wiele korzyści te otwarte granice nam przynoszą, nie tylko i wyłącznie ze względów krajoznawczych. Polecam również krótki spacer po tymże szlaku. Mam nadzieję, że będzie on przyjemny nie tylko dla osób zainteresowanych historią. Dziękuję i pozdrawiam.